Kubrikomaniacy, witamy Was w kolejnym odcinku pod tytułem Co wymyśliliście najlepszego? Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, na stole mamy, Bartek, co to jest? One way ticket. No, waga ciężka, topowa linia, środkowa skrzynka. Ale czemu my to pokazujemy? Piotrek, jak myślisz? No bo... A czemu? Pokaż. Coś się w środeczku. Pokaż, kotku, co masz w środku. To jest? Słuchajcie, to jest standard. Przez jakiś czas ustaliliśmy w sumie z rynkiem, Bartek, że będą dwie przegrody z o-ringami. Tak, Mieliśmy dwie takie. Potem zrobiliśmy tą, którą żeście bardzo pokochali, bo to jest przegroda multi. Możecie wkładać różne rzeczy do środeczka. Ona stanowi też taki organizerek. Nosidło nawet, można powiedzieć, przenośne. Organizer na stołowy. Dokładnie, piękna nazwa. Ale pojawiły się głosy, że jednak chcielibyście mieć dwa poziomy w skrzynce, czyli... Ewentualnie tackę, tak? Tackę. A przede wszystkim wybór. Ona kiedyś była, miała tu takie... Były sporniki. Tak, ale zmieniliśmy tę koncepcję, inaczej w tej chwili podeszliśmy do tego tematu. Czyli zamiast poziomego ułożenia zaproponowaliśmy klientowi w standardzie... Pionowe z możliwością tej tacki, tej przegrody multi. I teraz posłuchajcie, często w waszych komentarzach, jeszcze raz wracamy, wasze komentarze, tak? Są bardzo ważne, my je wszystkie czytamy. To znaczy, ty to w pierwszej kolejności, ja w sobotę czytam. Ja je czytam. W waszych komentarzach była historia taka, że jednak tacka, zwykła, standardowa tacka... Czasem się przydaje, byłaby to bardzo fajna funkcja, gdyby oprócz przegród pionowych była możliwość zorganizowania czegoś poziomego. Czyli można coś wziąć, odstawić, w czym są jakieś elementy i w środku mieć komorę. No dwa poziomy, tak? Wiele narzędzi spoczywa do połowy skrzynki, a potem zostaje powietrze. Tak. Myśmy sobie to analizowali i... I wyanalizowaliśmy. I teraz, Bartek, To już było. To już było. I teraz posłuchajcie, żebyście byli pewni, że nasze kubrikomaniakowe mózgownice pracują cały czas, analizują waszą potrzebę, analizują, czy ta potrzeba jest sensowna, czy nie, żebyście po prostu mieli nasz system jak najbardziej optymalny, jak najbardziej taki dopasowany do waszych potrzeb, żebyście nawet, jeżeli dostajecie coś w standardzie, a nie potrzebujecie tego, tylko potrzebujecie trochę inną opcję, żebyście nie musieli szukać w innych systemach, tylko jednak... Mogli samodzielnie zmienić. Albo mieć taką możliwość, albo to, albo to, albo to. Mieć możliwość. Wiesz, co to jest możliwość? Mogę, ale... Ale nie muszę. Mogę, ale nie muszę. I teraz popatrz. Tak? Muszę wam to pokazać. Zobaczcie. Do tej pory mieliśmy tutaj... Tomek, pokaż. Wkładane takie... Sporniki. I na tych spornikach te sporniki wypadały. To był nasz trochę taki nieszczęśliwy pomysł i to was wkurzało. Mówiliście, kurczę, topowa linia One, te sporniki wypadają. No rzeczywiście, słuchajcie... Można było je przykleić, ale przy niewielkim uderzeniu spadły, zgubiły się i był problem. Słuchajcie, zrobiliśmy teraz te żebra. Tomek, popatrz. Te żebra. Widzisz, masz to na zbliżeniu? Te żeberka zrobiliśmy dla was i teraz zobaczcie, daj Tomek, Bartek, Piotrze, podglądasz, bo ty tego nie znasz jeszcze, słuchaj, patrzcie. Możemy do tej samej skrzynki zamontować przegrodę, daj Bartek drugą przegrodę. Możemy zamontować tą, ale popatrzcie, jeżeli nie potrzebujemy tych przegród, a chcemy mieć zwykłą skrzynkę, możemy sobie postawić tackę, tak? Możemy sobie w dwóch tackach przewozić rzeczy jakby w pierwszym poziomie,
po ściągnięciu możemy sobie mieć coś na dole, ale jeżeli potrzebujemy coś innego, montujemy sobie w tą samą skrzynkę przegrodę multi i przegrodę zwykłą, albo co żeśmy mówili już w poprzednich odcinkach, możemy sobie zamontować dwie przegrody multi albo dwie zwykłe. Tak jest. Tutaj jest do Was pytanie, jaką skrzynkę zrobić w standardzie, czyli taka skrzynka, jaka wychodzi w ogóle jako pierwsza do klienta. Czy chcecie skrzynkę z przegrodami, taka jaka już jest, a dwie tacki mieć jako akcesorium? Tak, z możliwością dokupienia. I teraz słuchajcie, bo ja myślę o Waszych pieniądzach, no bo wiadomo, że ktoś, kto ma firmę, tak, ma, nie wiem, 5-10 chłopaków, którzy pracują w terenie i chce im dać skrzynki, tak? I, no, i wszystko kosztuje, tak? Bo jeżeli coś kosztuje, to razy 10 kosztuje... 10-krotnie więcej. I teraz posłuchajcie, temat jest taki, tak sobie to wyobrażam. Dajemy Wam taką skrzynkę z tymi żebrami, ale jeżeli chcecie, to mówicie na przykład na wysyłce, tak? Mówicie u jakiegoś dystrybutora wysyłkowego, internetowego. Mówicie, słuchajcie, panie Zbigniewie, kupiłem sobie kubryczkę, ale niech mi pan wrzuci do środka, tak, do środka tacki. Czekajcie. Tak, tacki. I teraz posłuchajcie, te tacki jadą do Was za darmo, one będą kosztowały stosunkowo niewiele, ale dają Wam możliwość, Piotr? No, samodzielnej, dają możliwość. Dają możliwość. Organizacji wolność. Możecie zrobić sobie albo przegrodę multi, albo przegrodę zwykłą, albo dwie przegrody multi, albo dwie przegrody zwykłe, albo dwie tacki, tak? Albo jedną tackę. Po prostu wszystko możecie zrobić z naszym kubrykiem One. I teraz chcemy Was zapytać o to, bo to zrobiliśmy w 350, czyli tak, w najpopularniejszym temacie. Po prostu wyszliśmy do przodu, zrobiliśmy to. Pokazujemy Wam to, ale chcemy Was zapytać. I ta skrzynia, ta skrzynia już zaraz będzie tak, na rynku. To tam, już jest, to już jest standard. To tak? Mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy rozszerzamy ten pomysł na pozostałe rodzaje skrzyń? Mam na myśli tutaj głównie 450 i karta. Dokładnie tak. A druga rzecz, jak Wy uważacie, jaka powinna być standardowa konfiguracja? Czy to powinny być dwie przegrody, czy dwie tacki, czy jedna przegroda zwykła plus tacka, czy jedna przegroda multi plus tacka? Co byłoby dla Was takim najbardziej optymalnym rozwiązaniem? Pomijając to, że można oczywiście sobie te wszystkie akcesoria dokupić osobno. I jako głos rozsądku muszę powiedzieć, że musimy wybrać jedną z tych opcji. Tak jedna rzecz musi wejść na rynek, tak? Czyli 350 w standardowym, powtarzam, w standardowym wyposażeniu ma A, B, C i D, a resztę możemy sobie dokupywać, tak? Ale zobaczcie, już przemyślałem temat, tak? Ponieważ jeżeli będziemy chcieli te dwie tacki kupić i wysłać, to pewnie koszt wysyłki będzie drugie tyle, co koszt tacki. Mhm. Ale jeżeli u dystrybutora powiecie, słuchajcie, kupujemy standardowego kubryka 350 w takiej wersji i chłopie, wrzuć mi do środka dwie tacki, tak, to za darmożkę w cenie naprawdę niewielkiej, bardzo rozsądnej, bardzo atrakcyjnej, kupimy te dwie tacki do środka i już mamy możliwość... U najlepszych dystrybutorów. U najlepszych tak dalej, dystrybutorów. Tak. Jeszcze raz powtarzamy, chcemy stworzyć sieć najlepszych dystrybutorów. Oni muszą nas oglądać, ponieważ Kubrick pędzi do przodu, ciągle nowe pomysły i chcemy, nasi klienci oglądają te programy i wiedzą, mówią, gdzie to kupić, gdzie to kupić. Chcemy, żebyście reagowali natychmiast na potrzeby Waszych klientów, bo wtedy Wasi klienci będą wiedzieć, że Wasze sklepy są naprawdę sensowne i to, co mówią w Kubrick Studio, natychmiast się pojawia na rynku. Na rynku. Kochani, tyle w tym odcinku. Odcinek krótki, ale wydaje mi się sensowny, ponieważ jest możliwość, w 350 już jest, ale jest możliwość, żeby było. W 450 i w karcie. I w karcie Kubrick System One. Możecie mieć albo pionowo, albo poziomo, jeżeli napiszecie, że taka jest potrzeba. Dzięki, trzymajcie się, komentujcie, bo jak widzicie, wchodzimy w etap, że Wasze komentarze stanowią nową jakość Kubricka, nową polską jakość. Słuchajcie, to jest, jeszcze tego nie było, żeby polscy klienci i też zagraniczni, ale przede wszystkim polscy i polska marka po prostu robiła łomot zagranicznym markom tylko dlatego, że mamy komunikację z ostatecznym klientem i wiemy tak naprawdę, czego Wam potrzeba.
Zapraszamy do następnego odcinka.